Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest mój kolejny poradnik do gry Pokémon Generations. Otóż będzie on trochę szczegółowiej mówił, jak zagrać Pokégen na multi. Zabieram się do tego dopiero dzisiaj o godzinie 19, ponieważ miałem drobne ekscesy wcześniej i nie mogłem po prostu wcześniej tego zrobić. A chciałem zrobić właśnie z tego poradnik, dlatego od razu bez przedłużania podaję szybko kroki. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne Hamachi, żeby pobrać, wpisujemy po prostu w Google Hamachi. Nie daję linku w opisie, bo wychodzą nowsze wersje. Tutaj widzicie najnowsza, to jest chyba ta 2.2, tak mi się wydaje, ale Hamachi update'uje się automatycznie, kiedy otwieramy, dlatego bez różnicy to jest. No i wchodzimy na przykład w pierwszy lepszy link, pobieramy sobie program i gotowe. Kiedy mamy już Hamachi, które wygląda mniej więcej tak, tutaj mamy na początku wybraną nazwę użytkownika i tutaj mamy swoje IP, to jest najważniejsze w tym momencie. No i dobra, teraz mając Hamachi, wszyscy, którzy chcą grać na multiku, muszą mieć pobrane Hamachi. Teraz, mając pobrane Hamachi, jeden z was, jeżeli jest was właśnie kilkoro, zakłada sieć. Założę sieć Pokémony Fausta 5, hasło 1707 i... Ach, co ja zrobiłem? Utwórz nową sieć, ID sieci. Wybieramy, wpisujemy Pokémony Fausta 5, hasło 1707 1707, potwierdzam 1707. No i okej, utwórz. No i mam sieć. No i teraz, żeby właśnie kiedy mamy już, kiedy jeden z was ma już tą sieć, reszta musi kliknąć dołącz do istniejącej sieci, wpisać to Pokémony Fausta 5, no zależy jaka jest wasza nazwa, i hasło 1707. No i dołącza i wtedy się wyświetla w tej sieci. I co dalej? Mając już Hamachi, będąc już w tych sieciach, wchodzimy do naszego Pokémon Generations. Pokégen i Pokégen. Wybieramy sobie nasze ustawienia. No i okej, co nas interesuje? Interesują nas te trzy właściwie kratki. No cztery, bo name to jest nasze imię, które też się wyświetla na multiku. No ale tak, nieważne. Jeden z was, najlepiej ten, który ma najlepszy internet i ma sieć Hamachi, startuje serwer, po prostu startuje serwer. I on już ma ten serwer. Reszta musi pisać w tą kafelkę serwer swoje IP, które znajduje się tutaj. To jest moje IP, które jest 25 142 164 9. No to reszta wpisuje 25. Co jest? 25 142. I tak dalej, i tak dalej. Po wpisaniu klikacie connect to server i dołączacie do tego, który właśnie kliknął start server. Jeżeli ktoś będzie miał, ktoś będzie miał serwer i właśnie wy to wpiszecie, to już wszystko powinno działać, powinniście grać na jednym serwerze poprzez połączenie swoich IP na sieci Hamachi. Portu nie zmieniać razem, wszystko domyślne, no male, female to jest płeć, no i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, to był jak najszybszy, jak najkrótszy poradnik, bo nie mam zbyt wiele czasu, trwał on jakieś 5 minut. Dodam tylko, że mam jeszcze problemy z moim kontem Steam, dlatego specjal muszę trochę przełożyć, ale nie martwcie się, już wszystko jest zaplanowane. Drobne zmiany może jeszcze będą, ale raczej już mam 50% tego specjala wymyślone
Przypominam, że w grudniu rusza kolejna edycja moich Pokémonów. Będą walki, będzie update, będzie patch, będzie film z widzami. Dlatego, tak jak powiedziałem, dodawajcie mnie na Skype'ie. Mój właśnie Skype to mkrystecki1707. I jest on, znaczy ja przyjmuję wszystkich, dodaję i mam taką listę, która się nazywa widzowie. Mam na razie 6 widzów. Dlatego bez wahania dodawajcie mnie i będę dawał wam znać, jak będziecie na Skype'ie, czy nagrywam, czy nagrywamy coś, czy nie i tak dalej. Dobra, to by było na tyle. A, i jeszcze, te sieci, które utworzyłem, to są sieci Hamachi właśnie. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, to dołączajcie do tych sieci. Tylko ta oryginalna Pokémony Fausta będzie taka, ja wiem, taka moja prywatna. Tak więc będę ręcznie zatwierdzał wszystkich członków. Tak więc proszę was, żebyście dołączali do tych Pokémony Fausta od 1 do 5. No to będą takie dla mnie i dla widzów. A ta Pokémony Fausta to taka bardziej prywatna. Dobra, to by było na tyle. Aha, no i wiadomo, hasło do wszystkich to jest 1707. 1707. No i jak wpisujecie ID sieci, to musicie idealnie literka w literkę, cyferka w cyferkę, kratka w kratkę. Duże litery też muszą być uwzględnione. No i dobra. Coś pominąłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Resztę już wytłumaczę w komentarzach. Jeżeli nie, to zrobię jeszcze jeden film, bo faktycznie to mogło być trochę zbyt krótkie i chaotyczne. No ale co najważniejsze, to pokazałem. Jeżeli nie zrozumieliście, obejrzyjcie ten film jeszcze raz powoli i powoli wszystko sobie przeanalizujcie. Dobra, bez przedłużania. Ja się z wami żegnam. To był krótki poradnik numer 2. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar.